Aniela w pewnym momencie uświadomiła sobie, że jej posługa służący jest jej powołaniem. Z takiej wioski podkarpackiej, pięknej wioski, zrodziło się to cudowne życie, które oręduje. Kraków był dla niej, jak widać, miejscem łez i radości. Świadomie uczestnicząca w Krzyżu Chrystusowym. Jest kapłanką, ma świadomość, ona wypełnia funkcję Chrystusa, który jest kapłanem. Powinniśmy zaczerpnąć od niej tej głębokiej wiary, tego zaufania Panu Bogu, wierności w modlitwie. Solocznika księża mówią, ty to masz ciotkę, to masz dobrze, ona tam ci na pewno zarezerwowała miejsce w niebie. Ja chcę być siostrą, najmniejszą sługą wszystkich, także dla mnie to jest czysta wersja franciszkanizmu. Jezus cierpiał i ona w łączności z cierpiącym Jezusem tak przeżywała wszystkie cierpienia. Postanowiliśmy na tej kapitule ogłosić ją patronką franciszkańskiego zakonu świeckich.